Drogie, kochane, cudowne Panie, przychodzę z pewną tezą do Was, tezą dość trudną do przyjęcia, ale nie bez powodu. Chcę, żebyście się zastanowiły nad dwoma sprawami. Ten film jest o sprawie pierwszej. Sprawa pierwsza polega na tym, że tak naprawdę to z każdego faceta można zrobić księcia z bajki, no prawie z księcia z bajki. Całkiem fajnego faceta da się zrobić z każdego chłopa. Wystarczy go tylko odgruzować, czyli ostrzyc, ogolić, wykąpać, przebrać w białą koszulę z krawatem. Założyć mu czyste i niedziurawe skarpetki. Nauczyć kilku miłych zachowań w rodzaju otwieranie drzwi, w rodzaju podawanie ręki, w rodzaju mówienia miłych słów, że tęskni, że kocha, że te kwiatki są dla Ciebie. No i żeby wiedział, na jaki temat ma mówić, że nie ma mówić o samochodach, nie ma mówić o motocyklach, o sporcie, ani nie ma mówić o tym, czego on naprawdę pragnie, bo tego, czego on naprawdę pragnie, to nas to zupełnie, drogie Panie, nie interesuje, czego on naprawdę pragnie. My pragniemy, żeby on pragnął nas. I taki facet uważam, że po kilku krótkich lekcjach wydaje się być ideałem. Tłum kobiet rzuca się na niego po to, żeby go posiąść na stałe. Jeżeli facet nie wypadnie z roli, przechodzi na jedną z najwyższych półek, prawie ideał. Owszem, do ideała mu trochę brakuje, ale jest całkiem fajny, pod warunkiem, że mu się zabierze jeszcze alkohol, że mu się zabierze papierosy, że mu się zabierze te świerszczyki, do których się bardzo przyzwyczaił. Poza tym, no i piłkę nożną i kumpli. A poza tym to chłop jest całkiem, całkiem fajny. I z takim można sobie dać radę. Już dalej go można wychować. To naprawdę nie jest trudne. I drogie Panie, dlatego ten pierwszy film jest o tym, że każdego faceta da się wychować do tego stopnia, że pod wpływem trochę niewielkiej, włożonej pracy on się zamieni w prawie ideał. W prawie ideał, którego my kobiety pragniemy. On jest gotów. Ten jego testosteron jest na tyle silny, że on jest gotów zrobić wszystko, wszystko zrobić. Aby wreszcie się spełnić. I dlatego można z nim robić, co się chce. Z nami, drogie Panie, nie jest tak prosto. I dlatego, ponieważ to nie jest tak prosto, to będzie w następnym filmiku.